wszyscy razem? Głośniej! Jeszcze głośniej! Artur Szpilka jest tam. Szanowni Państwo, Artur Szpilka, urodzony 26 lat temu w Bieliszce. 20 walk na zawodowym ringu, 15 wygranych przed czasem. Szanowni Państwo, przywitajmy przyszłego, pierwszego polskiego mistrza świata bardzo ciężkiej, Artur Szpila, The Bill Szpilka. Mega motywacja, wchodzę w tyle szalików Polski. Wierzycie w to, ja ogromnie wierzę w ten sukces, że mogę zdobyć pierwszego polskiego mistrzostwa na wadze ciężkiej. Słuchajcie, jedno jest pewne. 16 stycznia zostawię całego siebie w rungu. Każdy, kto mnie zna, wie, że na robocie nie pęka. Jak będzie, to się okaże, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby po prostu zdobyć to dla Polski, dla kibiców, bo to, co robicie, ile dajecie energii, to jest niesamowite. Szedłem, to tak patrzę, kurde, co to będzie, jakieś piłki nożne, same szaliki, naprawdę jestem mega zmotywowany, bardzo dobrze przygotowany, mam niesamowity team, także dziękuję wam. Już się tak naprawdę zaczęło, dzisiaj miała być tylko delikatna konferencja, w sumie nie konferencja, takie face to face, a pewnie zaczęło się to spultać, no to trzeba było odpowiedzieć, ale tak to się stało. Dziękuję bardzo za takie wsparcie, bo naprawdę nie wiecie, ile to dla mnie znaczy przed najważniejszym wyzwaniem w sumie w karierze. Walczę o mistrzostwo świata jako kolejny Polak i tak jak wam obiecałem, nie wiem, co się tam stanie, nie mogę powiedzieć, że wyjdę, wygram, oczywiście w to wierzę, ale jedno wam daje 100%, że jak mnie nie znokautuje, to nie wygrał. I tyle. Wygrasz! Nie dawaj się Degerowi! Mam, tak jak mówiłem, niesamowity narożnik, pomagają mi Daniel, no, crazy, runny shit, więc my nowy coach, mój nowy coach. I Andy Rodriguez, także naprawdę, niesamowity, też już bardzo, naprawdę bardzo dziękuję wam za to przyjęcie, bo nam, a właśnie, słyszałem, że się wybiegacie tak samo na ważenie, na mikro powiedział kolega, także fajnie, dziękuję wam za to wsparcie, bo to będzie ważne, tak jak wiecie, to jest już ten ostatni dzień tego najważniejszego w sumie psychicznie ustawienie się. Ja tam pękać nie pęknę, ale tak jak powiedziałem, wiecie, to jest już takie ładowanie emocji, ładowanie baterii na ten ostatni dzień, kiedy wychodzisz i zostawisz tam całe serce. To jest boks, to jest walka ciężka i wiem na pewno, że będzie cudowna noc i mam nadzieję, pierwszy raz w historii będę mógł to zmienić. Ze swoimi wielbicielami i kibicami tutaj na Greenpointzie w naszej Unii Kredytowej. I pozwoli pan, że przekażę panu nasz szalik, który na pewno przyniesie panu szczęście. Przepierdol ta główka, kurwa, to Właśnie tak jak moje główka przykładem widzieliście, wszyscy to skreślali. Tak jak mówiłem, ja przyjaciół nie skreślałem, moi koledzy, to jest wielki wojownik Głowacki, no. Pokazał, że tak jak mówię, tam gdzie się wychował, czyli gdzieś tam po wsiach, bo tam napierdalał hamowni, nie wyszło jak wyszło. Ja będę jeden cios! I chuj!